Wiem, że pani często lata do Londynu. Czy to jest pani ulubione miasto zagraniczne? Znaczy, tym razem lecę za dwa dni do Dubaju. Lecę z synami. Będziemy się lenić, leżeć nad basenem. Jest 40 stopni ciepła. Będziemy się kąpać, pluskać. Dubaj to bardzo popularne miejsce wśród Polaków. Dlatego, że o tej porze roku, jeżeli ktoś chce trafić do ciepełka, no to najbliżej jest ten Dubaj, gdzie jest bezpośredni lot, dużo hoteli, dużo dobrych knajp, dobry shopping. No właśnie, ale tam jest drogo, tanio było już pani w tym miejscu? Nie wiem. Byłam kiedyś, ale to jeszcze ten Dubaj to nie był ten Dubaj. Oni się strasznie rozwinęli w tempie, jestem sama ciekawa, ale z tego co widziałam, oczywiście sprawdzałam, wszystkie są butiki. Wszystkie są buty, są wszystkie najbardziej luksusowe marki z tego co wiem. Rozumiem, że jakieś zakupy będą. No wprawdzie obiecałam synom, że będziemy tylko leżeć na basenie, nad basenem, ale myślę, że jednak skoczę do tego centrum handlowego. A jeszcze wracając na koniec do Londynu, ja myślałam, że pani często jeździ do Londynu właśnie do syna. A nie, syn miał praktyki, skończył przed świętami Bożego Narodzenia i w tej chwili jest w Warszawie. Wrócił. Właśnie ze mną leci dwóch synów do Dubaju.